Witamy w Korei. Dzisiaj sprawdzimy street food w turystycznej dzielnicy Seulu, Maedong. Czy street food w tym miejscu faktycznie jest najdroższy w Seulu? Ile wydamy na te dziwne potrawy i jak zaskoczy nas kuchnia koreańska? Chciałem powiedzieć, że przykładnie się boję. Naprawdę. Będzie słodko, będzie ostro, będzie dziwnie i będzie danie z restauracji z gwiazdką Michelin. Zaczynamy. Dzień dobry moi drodzy, witamy was w pierwszym odcinku z Seulu, ale zanim zaczniemy, pokrótce powiemy wam, jak się tu zastaliśmy standardowo, ile zapłaciliśmy za hotel i jak wyglądał lot. Lot nie wyglądał najłatwiej, ponieważ był to bezpośredni lot, czyli 11 godzin w metalowej puszce, ale słuchajcie, bezpośredni, dzięki czemu mogliśmy tak naprawdę próbować się wyspać. Wiecie, jak jest w samolotach. Jeśli chodzi o jedzonko, to również ono nie jest najwyższych lotów, pomimo że jest wysoko. Ale nagraliśmy na ten temat osobny odcinek i was serdecznie już na niego zapraszamy. Tak jest. Także nie ma co rozmawiać na temat lotu. Możemy oczywiście widzieć na dole, ile on nas kosztował. I wylądowaliśmy w tak naprawdę na głównym lotnisku w Seulu. Tak. Jak tam, kochanie, nie powiedz. Dobrze. Ale cieszę się, że wyszłam z tej metalowej puszki. Nie ma co odkrywać. Tak, troszkę już... Wystarczy tego lotu. Prawie 11 godzin to... To długo. To długo. Pierwsze co zrobiliśmy, to zakupiliśmy internet. Kupiliśmy kartę do internetu. Są stoiska na lotnisku, bez problemu dostaniecie kartę SIM z nielimitowanym internetem. Dodatkowo warto też wspomnieć o tym, że tutaj jest wiele miejsc z bezpłatnym Wi-Fi. My dla bezpieczeństwa, też dla nagrywania i wrzucania dla was relacji na bieżąco, zawsze kupujemy kartę SIM na miejscu. Więc to jest tak naprawdę pierwsze państwo, pierwsze miasto, do którego przyjechaliśmy i przeszło nam przez myśl nawet, żeby zrezygnować i korzystać z Wi-Fi. Więc jeżeli nie prowadzicie jakichś social mediów, to albo nie potrzebujecie tego internetu, social mediów, to spokojnie możecie tego internetu nie brać. Jeśli chodzi o transport z lotniska, to jest pełno opcji. My wybraliśmy akurat autobus, okazało się, że VIP, ale przynajmniej było wygodnie, ponieważ jechaliśmy z lotniska. 2 godziny, tak, bo były korki, więc trochę czasu nam to zajęło. Dotarliśmy do hotelu, no i była godzina gdzieś tutaj czasu lokalnego 10. Byliśmy świadomi tego, że wejście do pokoju, zameldowanie jest od godziny 15. Jednak pan był na tyle miły, że w ramach opinii na TripAdvisorze pozwolił nam wcześniej się zameldować. Słuchajcie, nie ma nic za darmo, więc dla nas lepsze to niż na przykład płacenie dodatkowych pieniędzy. Szybko naskrobaliśmy tą opinię. Fun fact, pan mówi, dobrze, good, 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 po czym wziął telefon i Pododawał emotki, żeby tam były serduszka, minki i tak dalej. Tak, mają taki styl po prostu komentowania, więc pododawał tych emotek. Super, dzięki temu mogliśmy o 4 godziny szybciej wylądować w tym pokoju, który jest naprawdę fajny. Jeśli chodzi o azjatyckie hotele, to z nimi bywa różnie, a tutaj mamy, naprawdę jest spora przestrzeń, mamy gdzie schować bagaże. Jest czysto. Z takich ciekawszych rzeczy, to słuchajcie, są kapcie wysterylizowane i kibelek. Toaleta automatyczna z różnymi funkcjami, może coś tam nagramy, pokażemy wam w innym materiale, także nie będziemy tutaj opowiadać, no ale generalnie wszystko jest na plus. No i idziemy dzisiaj sobie obalę. Idziemy na dzielnicę Maedong, która słynie ze street foodów, dobrej zabawy, kosmetyków. Słuchajcie, na pierwszy dzień, na początek uderzamy mocno w Koreę, idziemy i zabieramy was jak zawsze ze sobą. I z ciekawostek, słuchajcie, dostaliśmy na recepcji kosmetyczki, czy Klaudia dostała i pan na recepcji Klaudię narysował. Spytał się, czy może narysować. Klaudia tu jest napisane po koreańsku. Także fajnie, nie? Iście koreańsko, słuchajcie, super. Ciśniemy. Najpierw idziemy, słuchajcie, do restauracji z gwiazdką Michelin, ale tak zaczniemy z kopyta, gdzie zjemy zupę z pierogami. I ja już ją widzę, tą restaurację, także chodźcie. Stoimy w kolejce. Myślałem, że będzie dużo gorzej, bo jak żeśmy szukali informacji o tym miejscu w internecie, to widzieliśmy na jednym vlogu znanej Koreanki, tak, swoją drogą, która rekomendowała tę miejscówkę, to mówiła, że to są straszne kolejki i że właśnie... Ale nie, dobrze, jesteśmy o tej godzinie, o której ona mówiła. Nie, 16. Ona powiedziała, że mamy być albo o pierwszej, albo o drugiej, na pewno nie o trzeciej, ani nie o czwartej. Jest 16, ale naprawdę jest strasznie mało ludzi, także perfekcyjnie. Będzie zupiaście i pierogowe. Czy może być pięknie? No nie może być pięknie. Powiedz, że cudownie pachnie, prawda? Pachnie pięknie. Pięknie pachnie. Jesteśmy głodni, jeszcze zaspani, ale kawka wleciała, więc zaraz będzie dobrze, na pewno. Wierzcie nam. Rozkręcimy się.
Moi drodzy, wjechała zupka z pirogami i będziemy próbować. Pałeczki są metalowe, co ciekawe, w szufladzie, więc też fajnie, że macie tak wszystko przy stoliku. Dostaliśmy do tego kimchi i ono wygląda w ten sposób, ale my zamówiliśmy jeszcze. I chyba nie do końca, bo chyba jest to po prostu makaron z kimchi. I myśleliśmy, że trzeba go domówić, a okazuje się, że miseczka jedna jest do tej zupy. Więc jeśli będziecie, to nie zamawiajcie tak jak my. My oczywiście spróbujemy i wam powiem, jak smakuje, ale zaczynam. Ja widziałem, że ta dziewczyna na tym vlogu, ta Koreanka, wkładała łyżkę i kręciła w jakimś stopniu. Ale jak ona to robiła? Myślę, że miała okrutną wprawę. Ja nie jestem w stanie tego powtórzyć. Ja zrobię to po swojemu. Dobra, próbuję. Zacznę od pieroga. Mega dobra, smakuje chińskie pierożki, bym powiedział. Także bardzo dużo przypraw wyczuwalnych. Bardzo delikatne jest to ciasto, takie miękkie. No i zobaczymy makaron. Przeokrutnie gorący jest, ale pachnie jak taki dobry ramen z sosem sojowym. Maksa dobra. Bardzo delikatny jest ten makaron, rozpływa się w ustach. To ciekawe, ciężko jest się tymi pałeczkami metalowymi, bo wyściskuje się makaron. Więc trzeba byłoby faktycznie tak kręcić. A to mięso, bo jeszcze jestem ciekawa tego mięsa. Mega dobra. Pyszne jest. W ogóle ile tu jest cebuli? Zobacz. Zobaczcie. Tutaj jest cebulka. Jest taka właśnie cebulowa. To jest taka cebulowa ze sznytem azjatyckim, bym powiedział. Coś takiego. Ojej, nie może być piękniej. Super. To jest przepyszna. Klaudia próbuje i bym mówi, jak smakuje. Ale sztos. Miał ma rację totalnie, słuchajcie. Cebulowa z takim delikatnym azjatyckim sznytem. Próbuję tego mięsa. Taka nawet trochę, słuchajcie, francuska cebulowa, bym powiedziała. Tylko, że bez serek, bez grzanki. Ale bardzo dobre, słuchajcie, ja nie będę ukrywać, że ja od razu spróbuję to kimchi. Ja słyszałam, że ono jest bardzo ostre, jest czosnkowe, więc... A, w ogóle można je do zupy, nie? Tak, można je do zupy i ja tak po prostu zrobię. I wezmę sobie z tym kimchi. Podobno będę bardzo, bardzo pachnieć czosnkiem. Bardzo ostre, bardzo ostre. I czosnek. Czosnek i ostrość. Nic więcej nie czuję. Spróbuję jeszcze pierożka. No nie dziwię się, że mają gwiazdki Michelin i że jest taka kolejka, bo jest naprawdę dobre. Bardzo smacznie. Mega wam polecamy jako pierwsze danie w Korei. No to kimchi to mnie po prostu, ale będzie ostro, coś czuję przez te kolejne odcinki. I słuchajcie, tak jak wspomnieliśmy, no nie powinniśmy tego brać, ponieważ to co jest, znajduje się, to co nad czym nam zależało, znajduje się w małej miseczce. Ja po prostu to spróbuję, ale powiem wam szczerze, że już się boję. Że będzie po prostu ostre. Jest ostre, nie jest ostre? Jest równie ostre jak to kimchi. Ale jest słodkie trochę. Bardzo ciekawy jest ten makaron. On ma trochę taki posmak, ja tutaj wyczułam sezam, bo jest jakaś taka orzechowa nuta, więc to jest naprawdę fajne. Powiem wam, że wygląda przerażająco, ale nie jest aż tak przerażające, nie bardziej niż kimchi. Bardzo ciekawe to jest. W ogóle przerażające do czego? Przerażające, że ostre. Okay. Że będzie palić i nie wiadomo co się dziać. I w ogóle śmieszliwo pani podeszła i pocięła nam tymi rzeczkami i dopiero wtedy mogliśmy zacząć jeść. Także no Michał spróbuje. Śmiesznie, że jest słodkie. Słodkie i sezamowe. Ciekawe. A to jest bardzo dobre. Ale nie spodziewałem się, że to jest na zimno podane. Ale ostre jest. Zimny makaron na słodko ostro. Jest kapustą. Chyba najlepsze określenie. Bardzo fajne. Jak ktoś nie lubi ostrego, to będzie miał kolejny problem. Ale dla nas na razie spoko. Przeżyjemy. Dobra, zajadamy. I kolejna miejscówka, czy dzielnica. Zadbani jesteśmy jeszcze. 30 tysięcy łonów zapłaciliśmy za te gwiazdkowo-michelinowe jedzonko, które było tak, przepyszne. A teraz pierożkami. Idziemy dalej. Dokładnie. Street food przed nami. Mówi się, że na Meidong street food jest najdroższy. Tak, że jest to przepłacony street food, ponieważ jest to turystyczna część miasta i że będzie tutaj najdrożej. Zobaczymy, co to znaczy drogi street food w Seulu. Dokładnie. Jeśli oglądacie może nasze weekly vlogi i wspieracie nasz kanał, to znacie Figę. Figa by mogła to ubrać sobie. Może coś kupimy, to może się... Chciałem Batmanowi też kupić, słuchaj. No po prostu sweet! Nie, no minionki super. I to jest na święta, zobacz, tu jest strój na święta. O, OMG, 60 zł kosztuje, mniej więcej. Aha, a to zostawiasz i z przodu wygląda jakby szedł Mikołaj. What? No i jeszcze paczka oczywiście. No, cutie. A jeśli kochacie wszystko związanego z kulturą azjatycką, anime, to to jest miejsce dla was. Ale ja wam pokażę Pokemona, jakie słodziaki. Patrzcie.
przeróżne maskotki Pokémon za 30 zł, słuchajcie, to jest po prostu bardzo tanio. Bo ja pamiętam, że te maskotki były bardzo drogie, jak byliśmy w Japonii, nie? Pokémon Store. Także, no kurczę, jest tu tak kolorowo. Mega, my to kochamy Azję. Słuchajcie, smażony kurczak, czyli koreański przysmak. Wszyscy kojarzymy Koreę właśnie z smażonym, ostrym kurczakiem. Niestety, jeśli chodzi o takie street foody, to trzeba płacić gotówką, więc musieliśmy wypłacić kaskę, ale teraz w kaskę jesteśmy zaopatrzeni, więc będziemy szamać. Pan nam już smaży tego kurczaka. Będzie ostro, pikantnie i smacznie, na pewno. Próbujemy, moi drodzy, kurczak w sosie. Chyba ostry to jest, prawda? Dobra, próbuję. Myślałem, że dostaniemy do tego te kulki. Są tam w środku. Są? To są kulki ryżowe. Troszkę zaczęło nam padać, słuchajcie. Ale przez najbliższe dwa dni będziemy mieli przelotne deszcze, a później przez około tydzień mamy mieć piękne słońce, 16 stopni. Także i dzisiaj mamy 20, nie wiem, czy się zastanawiam. Kulki ryżowe pH. Normalnie czad. Takie słodkie, bo ten sos jest słodki, nie jest pikantny. Na maksa dobre. Spróbuję tego kurczaka, ale czad. Totalny. Patrzcie, jak to wygląda, jak to lśni na tym, przy tej lampie. I tak smakuje. Jak wygląda, tak smakuje. Przekozacko. Trochę jak KFC. Naprawdę, takie mega dobre KFC byście świeże spróbowali. Muszę dać Klaudii spróbować, bo będziesz zdziwiona na maksa. A, no i też uprzedzamy komentarze. Tak, to jest dzielnica, na której nie powinno się tak naprawdę i chodzić na street food, bo to jest najdrożej. Będą miejsca, gdzie będzie dużo, dużo taniej, no ale my nie bylibyśmy sami, gdybyśmy nie przyszli tutaj na Maidong, na główną ulicę ze street foodem, najbardziej turystyczną i nie spróbowali jedzenia dla was. Już się obudziłem chyba w końcu. My z tą kulką ryżową mieliśmy kiedyś problem, bo jedliśmy ją raz w życiu i ona była w Japonii i ona była nie do zjedzenia, a tutaj jest naprawdę dobra, faktycznie taka ryżowy puch, ale twardy. Można by to było naprawdę przyrównać do takiego kurczaka w sosie słodko-kwaśnym z panierką z KFC. Taka przekąska, żeby sobie szybko zjeść i spróbować zaraz coś innego perfekcyjnie. Zapłaciliśmy za tą porcję małą 6000 wonów. Duża kosztuje 8000. Moi drodzy, czyli to, co kocha Michał tak naprawdę, ale ja zaczynam. Ja już coś o niej słyszałam. Ja słyszałam, że ona jest słodka. I powiem wam, że to jest rozczarowujące, bo to wygląda naprawdę jak dobry kawałek, taki śniadaniowy kęs. A nie wiem, czy jest. Próbuję. To jest przeokrutnie słodkie i w ogóle to leżało strasznie długo. I to jest takie, że ja nawet nie mogłam się przegryźć przez tą warstwę zaschniętego białka. No, wygląda 10 na 10, smakuje dla mnie 2 na 10. 1500 łonów. Jedna sztuka, także... Mega dobre. Na maksa mi smakuje. To jest słodka bułka z jajem. No super. Mi smakuje. Bardzo dobre. Dla mnie 10 na 10. Klaudii nie smakuje, mi smakuje. Idziemy dalej. Kulki serowe, z tego też Korea słynie. Ogólnie z takich hot dogów z serem, ale kulki serowe też będą fajną opcją. Michał już sobie dziabnął do zdjęcia, ja próbuję. A ja się spodziewałam takich czyngutek, a to jest po prostu taki ser, pączek z serem w środku, bo to jest słodka posypka, bardzo to jest ciekawe, ale spodziewałam się czyngutki, a to jest po prostu taki zwykły ser. Może za krótko był tam smażony, się nie roztopił. Spoko pozycja, takie 5 na 10 bym powiedziała. Ja chciałem powiedzieć, że ja nie rozumiem, czemu Klaudii, słuchajcie, nie smakuje, bo dla mnie to jest mega, a w ogóle to powinna być miłość Klaudii, bo to wszystko, co tutaj jest, to jest sól, słuchajcie, to ta cała biała okrasa to jest sól, więc mamy tą panierkę słodką, do tego słone ser w środku i do dodatku taką okrasą z soli. Ja myślałem, że będziesz zachwycona, ja nie wiem, słuchajcie. Trochę przesadziłam, bo w sumie to jest dobre, tylko mi na początku jakoś tak to dziwnie zasmakowało, ale teraz przez to, że to jest sól, i ten ser... I to dla ciebie taki solony mocno. O, no, dla mnie solony mocno, a Michał je resztę. Są tu nawet znane stoiska, czyli miejsca chyba popularne, bo są różne zdjęcia różnych ludzi, ludzie stoją, robią sobie zdjęcia ze stoiskiem. Ze stoiskiem, kumacie, tak. Więc...
To pytanie brzmi, czy ja tego nie chcę zamówić. No właśnie. Zastanawiam się, co to jest. Nie pamiętam. Ziemniak. Słuchajcie, ten sos, który tutaj mamy, to jest sos czarnej czy czerwonej fasoli? Czarnej. Ten sos, który tutaj mamy, jest z czarnej fasoli i jest słodkie. Ja mówię do Klaudii, jak zjemy, popróbujemy różnych dań, to pójdziemy na coś słodkiego. I tak patrzymy na siebie i mówimy, w sumie to wszystko jest słodkie. I oni tak lubią, żeby było troszkę wytrawnie, troszkę słodko, a jeszcze gdzieś tam ostrość wpadła momentami. Trzeba lubić smak tej fasoli, żeby to smakowało. Zobaczcie, jak to wygląda, bo to wygląda może dla niektórych nie wyglądać apetycznie. Makaron sam w sobie jest sprężysty, jest taki fajny. Czy to nie jest udon może po prostu? Taki trochę udon, tak, tak, tu Klaudia mówi udon chyba dla kamery. Jest bardzo dobry i mega ciepły. Miejscówkę polecamy, bardzo dużo osób się kręciło, robią ludzie zdjęcia, nagrywają filmy, warto spróbować. Chyba jedną z droższych, nie? Tak. Tak, ale warto spróbować. Jedno kosztuje 7 tysięcy wonów. Już daję Klaudii spróbować. Ale 1 plus 1 kosztuje 10 tysięcy. A, tak. Dwa kosztują... Jak będziecie we dwójkę, tak jak my, to możecie wziąć 2 za 10 tysięcy wonów. Więc oszczędzacie. Ja też mam jakieś warzywko. Od razu od niego zacznę. Cebulka. Ja wiem, co to jest śmieszne. To smakuje po prostu smażeniem. Jest tak. Bardzo dużo sosu sojowego, bo czuć ten sos sojowy. I takie masz wrażenie, jakbyś jadł właśnie taki makaron udon. To jest chyba naprawdę fajne porównanie. Próbuję samego makaronu, bo najpierw wyjadłam sobie cebulkę. Też jest słodkie i momentami jest właśnie ta ostrość. To jest bardzo ciekawe, że oni uwielbiają łączyć te dwa smaki, które u nas rzadko są po połączeniu. A tutaj naprawdę odważna jest ta kuchnia. Bardzo dobre. Powiem wam, że to w ogóle nie wygląda. Nie oszukujmy się. Wygląda jak... I jeszcze się coś wylało. Ale jest naprawdę dobra. O, ziemniaczek, czekajcie. Super BB opcja. Chciałam powiedzieć, że ja na niej czekałam. Jak ja widziałam Sweet Food z Korei, to widziałam właśnie te kluski ryżowe z ostrym sosem, słodko chili. Więc najpierw czujecie słodycz, a dopiero potem czujecie mega, mega ostrość. Ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Mam nadzieję, że nie będzie piekło dwa razy. Bo jest mega ostre, totalnie, totalnie ostre. Michał, próbuję, aż chcę zobaczyć jego minę. Wow. Jest to dziurka jeszcze. O Jezu. Chciałem powiedzieć, że przed Klaudią się boję. Naprawdę. Ja już wiem, co czyli Fly in the Nest. Bo oglądamy taki kanał, to jest małżeństwo z Australii, które również nagrywa materiały o podróżach. I on to doskonale opisał, bo on powiedział, że tą kluskę ryżową chce się pogryźć, ale jej nie jest ją tak łatwo pogryźć i cały czas czujesz chili. Więc to jest tak, jakbyście dostali coś bardzo ostrego, co nie da się pogryźć i że cały czas się wydobywa ten smak chili. Jest to taka guma z chili, coś takiego. O, nie? To jest dobre, to jest super określenie. Tak, guma z chili, coś takiego właśnie. Oni to świetnie opisali, ja poczułem to samo w tym momencie, kiedy to wziąłem do ust. Ale jest wciągające. Klaudia mnie nauczyła, słuchajcie, po prostu jeść ostre. Ja się przez ciebie nauczyłem. Z 2 lata temu mieliśmy takie filmy na kanale, że ja nie byłem w stanie nic jeść ostrego. Klaudia wszystko wcinała, a ludzie się śmiali ze mnie w komentarzach, że a ty tam nie potrafisz jeść ostrego. Chcesz pogryźć, gryziesz, to nie chcesz się zniknąć, czujesz ostre i musisz połknąć. A jak połykasz, to czujesz po prostu w przełyku. Hardkorowe danie, moim zdaniem. Hardkorowe. Ile kosztowało? 5 tysięcy wonów za taką przygodę. Guma, chili, ryżowa. W tym momencie chcieliśmy wam powiedzieć, że ten odcinek to dopiero początek. Odwiedziliśmy masę epickich miejsc i zjedliśmy tonę ostrego jedzenia. Przed wami krótka zapowiedź tego, co was czeka w przyszłych odcinkach. Jak widzicie, jest grubo, więc będzie co oglądać. A my wracamy do odcinka.
Pamiętacie sklep z ubrankami dla psów? To jest nic, słuchajcie. My jesteśmy w sklepie, w którym są kolczyki. I teraz chodźcie za mną, ja wam coś pokażę. Chodźcie. To wszystko są kolczyki. To też są kolczyki. Tam też są kolczyki. Rybki, moi drodzy. Rybki z nadzieniem. Można wybrać sobie z czekoladą, można wybrać z czerwoną fasolą. Były jeszcze dwa inne warianty, ale ich nie zapamiętałam, ponieważ wybrałam tylko te dwa. Cztery sztuki kosztują 5000 łonów. Próbujemy. My się śmiejemy, że chcemy słodkie, tylko dlatego, bo musi być coś słodkiego, ale to wszystko było słodkie, tak jak już wspomnieliśmy w odcinku. Nie gadam, próbuję. Czy to będzie czekolada, czy to będzie fasola. A to jest chyba fasola, co? Mhm, tak, to jest fasola. Przypomina mi ciasto do naleśników, ale takich grubszych. Czyli co, omletów na słodko? Może tak. Ale coś takiego. Nie, no to jest czekolada, ona jest przepyszna. Bardzo dobra. Aż jestem ciekawa też tego drugiego. Patrzcie, ile ich mamy. Tak to się prezentuje. Dobra, Michał próbuje czekoladę i łowimy czerwoną fasolę. To jest, moi drodzy, czerwona fasola. A Klaudia do was mówi, że to czekolada. Jaka wow. Słodka. Ja się bałem trochę tej fasoli. Dużo o niej się mówi i w Azji dużo jest tych dań właśnie takich sweet foodowych z tą fasolą. I ja myślałem, że to jest jakiś wymysł, że to nie jest dobre. Że to smakuje, ma taką konsystencję piasku, ale jest mega pyszne. Na maksa, bardzo słodkie i grube ciasto. Takie naleśnikowo coś, nie? No. Pączkowe, tak słodkie, że można to pomylić z czekoladą. Dużo fajnych rzeczy, ale dzisiaj wszystko na słodko. Jestem na maksa zasłodzony. A prawda jest taka, słuchajcie, że tych stoików jest tak dużo tutaj, że my moglibyśmy spokojnie zrobić materiał dwugodzinny. Tylko i wyłącznie o tych stoiskach i o tym jedzeniu. Nie było żadnego mięsa, ale to dlatego, że my nie mieliśmy ochoty. Będzie jeszcze wiele miejsc, wiele restauracji z i Korei, marketów. I marketów, i wszystkiego, także będzie masa jedzenia, także nie bójcie się. Ci, co lubią mięso, także będzie tego bardzo dużo. My dzisiaj nie mieliśmy ochoty po prostu próbować tych szaszłyków i tak dalej. Ograliśmy to dla was, ale jakoś nie mieliśmy weny. Czuliśmy, że te rzeczy takie właśnie bardziej ciekawe może spróbujemy, ostre, tego typu. Znaczy, co, łowimy tą z czekoladą? Tak. Chyba łowimy ją. Znaleźliśmy z czekoladą to właśnie będzie ta. Tutaj widać, za Klaudią, słuchajcie, jest najsłodszy posterunek policji. No to jest po prostu hit. Uwielbiam to w Azji, że oni na wszystko, ubezpieczenie na życie, zakłady pogrzebowe, nie ma problemu. Wszystko jest w anime, mistrzostwa świata. Bardzo mi się to podoba. Nie czuję tej czekolady. Ona w ogóle zrobiła się, patrzcie, jaka dziurka. Come on. To się nie umywa do fasoli. Fasola to. Czekolada słabsza? Mhm. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Naprawdę moglibyśmy tutaj śmiało chodzić kilka godzin i nagrywać o przeróżnych sklepach, bo jest tu mydło i powidło, jak to się mówi. Pełno jedzenia, pełno różnych stoisk. Jak zawsze widzicie, ile dzisiaj wydaliśmy. No i zapraszamy na kolejne materiały z Korei. Będą się pojawiać również odcinki z Polski. Dużo, dużo materiału, więc subskrybujcie, żeby was nie ominął kolejny odcinek. I zostawcie dzwoneczek, żeby przyszło przypomnienie. Tak, i do zobaczenia. Albo w podróży, albo w restauracji. Cześć. Cześć.